Dlatego, że już mówiliśmy o książkach, które w jakiś sposób są wstępem do tego, by próbować zrozumieć to, co się dzieje w relacjach Rosji i Ukrainy. No, no właśnie, on dobrze wiem, mówi, zrozumieć, się co podróżmy, się podróżmy. dzieje. Nikt nie wie, co się dzieje. Teraz ja Wam wyjaśnię, co się tam dzieje na wschodzie. Słucham lewactwa przez cały dzień. To zaraz wam pokażę co to jest tok FM Słucham lewactwa i ja wam wyjaśnię o co tam chodzi Więc ja wam muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę Że nastaje kres Istnienia Istnienia reżimu żydowsko-banderowskiego w Ukrainie Tak, bardzo jest dobrze, że Rosja Tam robi porządek Gdyż nie wiecie co to jest za straszny reżim co to, co to za straszliwe życie jest w Ukrainie, jakie było tym bardziej właśnie na wschodzie, w tych republikach, w tych e, rejonach e, Bombasu i, i e, Lugańska, tak? Słuchajcie, ludzie, którzy chci, chcieli się odłączyć od tego żydowsko-banderowskiego systemu, byli normalnie zastraszani, byli ostrzeliwani przez wojsko ukraińskie i tak nie można robić. dlatego I to byli ludzie rosyjskojęzyczni, można powiedzieć w skrócie, więc Rosja im tam szła na rękę, szła na pomoc, ale Ukraina nie chciała, nie chciała. Przyjąć żadnych słów próśb ze strony rosyjskiej, dlatego żarty się skończyły. się Teraz Rosja robi porządek na poważnie i nie ma już od tego odwrotu. Raz nie przyjęli oferty, drugi raz nie przyjęli, trzeci raz nie przyjęli. Ukraińcy nie chcieli zrezygnować z nękania ludności na wschodzie Ukrainy, o, o bo no to teraz mają odpowiedź. Dlaczego mówię Ukrainy? Musicie wiedzieć, że Ukraina nigdy nie miała żadnej państwowości. To zawsze należała do Rosji, jak sama nazwa mówi. Ukraina była na skraju Rosji, dlatego nie ma prawa być państwem i powinna należeć, tak jak wcześniej należała, nadal do Rosji. W Ukrainie widzicie oligarchowie zrobili sobie niezłą zabawę. Hapają się miliardy, gromadzą miliardy kosztem cywilnej ludności, która, która z głodu umiera, prawie można powiedzieć. Wiecie, jakie tam są warunki? W Ukrainie nawet jest takie powiedzenie: bieda, jak w Ukrainie, prawda? Faktycznie tam, tam ludzie żyją bardzo nędznie, i to dzięki temu, właśnie, że, że w tej Wierchownej Radzie. Czyli w tym Parlamencie 97% z 90 tych, tych posłów, to są, to są Żydy, to są oligarchowie, pochodzenia żydowskiego, którzy, których ten naród ukraiński absolutnie nic nie interesuje, ich interesuje tylko własna kasa. A, mają, a mając miliardy, prawda, no to już można powiedzieć, że ma się dosyć, ale nie, oni nadal chcą się nachapać. Dlatego widzicie, ludzie, ludzie nic nie wiedzą, co tam się dzieje. Powiem Wam tak, w mediach jest tylko mówione, jest zaciszane, że od 2014 roku tam trwa wojna domowa, że, że Ukraina cały czas nęka państwo, nęka tamtą ludność mieszkającą na, na wschodzie. Nie mówi się o tym, że kobiety, dzieci byli zabijani, zastrzeliwani, tak, osoby starsze. O tym się nie mówi. Dopiero teraz, jak trwa akcja porządkowa, to, na, to mówi się y, media zachodnie i amerykańskie nazywają to wojną. To nie jest żadna wojna, to jest po prostu y, odpowiedź na, y, na te wszystkie łajdactwa. Tak, dlatego dlatego widzicie, jak to wszystko kłamie, jak to całe lewactwo potrafi obrócić wszystko do góry nogami. I jeszcze wam powiem, dlaczego, dlaczego wszyscy się tak oburzają. Dlaczego Morawiecki, Morawiecki m, 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 aż tak się mocno zaangażował, że, że pojechał do Niemiec, do Urbana, do, do Węgier, prawda? do Szolca, wszędzie żebrać, żeby, żeby przystopować, zablokować y, przelewy SWIFT do Rosji czy z Rosji? A wiecie dlaczego? No wiecie, kim jest Morawiecki, do jakiej nacji on należy, tak? No i dlatego widzicie, on jest solidarny z tymi oligarchami z Ukrainy. Jeżeli, jeżeli się dzieje oligarchom bardzo źle, żydowskim, no to Morawiecki musi na pomoc lecieć i cały świat się zmówił i pomaga oligarchom. Dziękuję. Żydowskim, o.